Na ten dość nieoczekiwany ruch Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zdecydowała się, bo kłódki mogą zagrażać czynnej linii kolejowej. Przy Moście Tolerancji mamy ekrany przeciwporażeniowe. Są to takie ekrany, które zabezpieczają niepowołane osoby przed wtargnięciem na trakcję kolejową. Na tych ekranach przeciwporażeniowych pojawiło się kilkadziesiąt kłódek miłości, które niestety musimy usunąć z tego względu, że są one metalowe, zagrażają bezpieczeństwu. Kolej uczęszcza tak naprawdę z tych torów każdego dnia. Tam są i przejazdy kolejowe, i pasażerskie, więc musimy je niestety usunąć. Dlatego zakochane pary, które zostawiły na Różowym Moście kłódki, mogą je stamtąd zabrać, nim zrobią to służby. Docelowo jeszcze nie wiemy, gdzie się one będą znajdować, natomiast po ich usunięciu na pewno będą w naszym rejonie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Głogowie, więc jeżeli ktoś by chciał je odebrać, to może, natomiast docelowo trwają rozmowy, gdzie zostaną umieszczone, więc jeżeli będzie taka informacja, to na pewno przekażemy. GDDKiA usunięcie kłódek planuje jeszcze przed wakacjami tego roku.